Arkadiusz Małek, organizator gali Fight Time 20. Jubiluszowa, 20. gala. Jak robiłeś pierwszą galę, pytał wczoraj announcer. Spodziewałeś się, że dojdziesz do 20? Raczej nie, ale przez te wszystkie lata, tak jakbyś to mógł podsumować, 20. gala była jednak najlepsza? Tak, myślę, że tak. Że jednak co galę tak mówię, ale jednak wczoraj no, niesamowite widowisko chłopaki dali. Walki, myślę, no wszystkie, tam może jedna, dwie troszkę słabsza, ale reszta mega. Właśnie, a propos walk, zaczniemy od podsumowania twoich zawodników. Trochę ich było, zawodnicy i zawodniczka. I kto tak naprawdę okazał się być tym najjaśniejszym punktem wczorajszego wieczoru, jeżeli chodzi o Target Muayda? Ja wiem, że jesteś trenerem i nie chciałbyś tak hierarchizować, ale jednak gdzieś to widowisko było różne. Znaczy tak, no wiadomo, nie tylko ja, tylko inni też z klubu. Każdy czekał na walkę Kamila, to jest młody zawodnik. Jak on się sprawdzi, bo na treningach niesamowity chłopak, niesamowita siła, potencjał, no jednak no ring, wiadomo, wyjść na ring to jest chłopak początkujący, sprawia, że no paraliżuje cię strach, obawa, stres, publiczność, fajnie, to nie było to jeszcze, ale super. No Magda, Kasprzyk, wiadomo, tak, to już jest powiedzmy jakaś tam już mega zawodniczka, ale każdy wymaga od niej więcej niż tak naprawdę no, może dać, tak? Bo też nie do końca zawsze te walki wychodzą jak trzeba, gdzieś tam głowa jeszcze nie działa w 100%. No właśnie, ale też nie tylko zwycięstwa, bo też bolesne porażki twoich zawodników. Piotrek, ciężki nokaut po lewym zamachowym. Dzwoniłeś, rozmawiałeś, wszystko w porządku. Tak, tak. Dzisiaj jeszcze pisałem też jak tam, wszystko ok, trochę głowa boli. No niestety to jest waga ciężka. Właśnie, waga ciężka rządzi się swoimi prawami, natomiast turniej. Turniej się odbył, turniej OPAS. No i nowym mistrzem Fight Time został Maciej Gus z Fight Gym Lublin. Godny mistrz? Tak, tak. No, niesamowite zrobił wrażenie na mnie ten chłopak. Pierwszy raz u nas ogólnie walczył. Super. Arek, generalnie jeżeli chodzi o frekwencję, jesteś zadowolony, bo publiczność reagowała żywiołowo, zwłaszcza na występach waszych zawodników. Anonsor też zrobił robotę, bo naprawdę doskonale współgrał z publicznością, ale jeżeli chodzi o frekwencję, było tak, jak zakładaliście? Tak. Dlatego mówię, ubolewam, że jest to miejsce tak małe już teraz. Kiedyś się bałem zawsze, że nie zapełnię połowy. Teraz nawet nie dawali mi żadnych plakatów, no bo już 2 tygodnie przed nie było no, biletów tak naprawdę, więc no super. Jestem zaskoczony mega pozytywnie. Słuchaj, podejrzewam, że jak robiłeś pierwszą galę, to musiałeś tłumaczyć ludziom, co to jest w ogóle Muay Thai. Jak ten sport zmienił się tutaj w Niepołomicach, bo podejrzewam, że już po tylu galach ludzie wiedzą, że Muay Thai to jest boks tajski, ale pewnie początki były trudne. Tak, no ogólnie ciężko było, ponieważ wiadomo, jak ktoś, nie wiem, gdzieś się dowie, zaraz sobie gdzieś tam googluje, wpisuje Muay Thai, wychodzą te strony, wiadomo, gdzieś tam tajskie, no nokauty, no i ludzie sobie no, patrzyli na początku tak, no co oni trenują, nie? Że powiedzmy gdzieś tam uczą bić kogoś, nie walczyć, bić, ale to pomału się wróciło, przychodzą, tak jak wczoraj było widać, rodzice, rodziny z dziećmi małymi. No właśnie, rodziny z dziećmi, a tu jeden drugiego nokautuje. Tak, ale fajnie, dzisiaj na przykład miałem kupę wiadomości, Arek, kupujemy już z góry na wszystkie twoje gale przyszłe bilety. Rodziny, które mieli dzieci po 6, po 5, po 4 latka. Właśnie, Arek, przede wszystkim ty kultywujesz to Muay Thai prawdziwe. Jest Ram Muay, jest Wai Kru. Chyba ważne to jest dla ciebie, żeby to Muay Thai pokazywać w takiej formie, w jakiej to jest pokazywane w Tajlandii, bo nie oszukujmy się, te gale w tej chwili komercyjne, nawet na DSF-ie pamiętamy, no nie miały tych elementów, a to jednak tworzy całą, że tak powiem, specyficzną otoczkę tego Muay Thai. Tak, no zaczyna to odbiegać troszeczkę. Zresztą no, jeździmy w różne miejsca i tak jak mówisz, czasami wiesz, początek walki nie wychodzą w mongołomach. Po prostu od razu start i walka. Nie ma nawet obejścia ringu, nie ma tego klimatu tak naprawdę. Walki są na zasadach Muay Thai, a tego nie widać. A to jest jednak najważniejsze przed walką, tak? Ta właśnie otoczka cała. No właśnie, i w walkach zawodowych ty też jesteś, widzę, że zwolennikiem tego, żeby całą tą otoczkę, cały ten klimat Muay Thai rozprzestrzeniać się na swoich wydarzeniach. Tak, no oczywiście. Ludzie też muszą zobaczyć, że to nie jest po prostu, że spotykasz dwóch zawodników, chcą sobie przysłowiowo pourywać głowy, tylko szanują się przede wszystkim, tak? Pokazują przed walką ten rytuał, jakby po walce fajnie.
o to w tym wszystkim chodzi, tak? A nie żeby wyjść, najpierw znokautować i zejść, tak? Także... A myślisz, czy tak jak w Tajlandii sprawdzą się zakłady w Polsce na zawodników? Bo jeszcze tutaj nikt nie krzyczał między rundami do hej na swoich faworytów, tylko trenerzy, ale myślisz, że faktycznie może być tak, że w Polsce, przynajmniej na waszych galach, będzie te 2-minutowe przerwy, żeby każdy zdążył obstawić? Wiesz co, myślę, że nie. Myślę, że nie, że tak nie będzie, przynajmniej u mnie na pewno. W najbliższym czasie, no nie wiem, nigdy się nie mówi nigdy, ale nie, no raczej to nie jest Tajlandia. Słuchaj, jeżeli chodzi o Muay Thai, jesteś no, poza Arkiem Wełną chyba jedynym promotorem, który robi gale w dużej części oparte na Muay Thai. Sport trudny, mało popularny. Powiedz, łatwiej było kiedyś, czy łatwiej jest teraz robić Muay Thai? Bo kiedyś jednak, jak był jeszcze popularny film Ong Bang, no to te sale pękały szwach, nie oszukujmy się. Teraz to Muay Thai gdzieś no, jest sportem bardzo, bardzo niszowym. Nawet bardziej chyba niszowym niż szachy, więc trudno. Tak, zgadza się. Kiedyś było dużo łatwiej. Dużo łatwiej. Dzisiaj no, jest trudno tak naprawdę, bo to jest, no, jest to sztuka walki bardzo wymagająca. To jest raz. No przede wszystkim no, no, nie ma u nas turniei. Tak? Nie ma turnieju, nie ma gal zawodowych, jak wspomniałeś. Nie robią. Jak ktoś robi, to albo czyste K1, tak? Więc no, ciężko jest. O dobrych zawodników przede wszystkim. Typowo Muay Thai, którzy by chcieli walczyć tym bardziej zawodowo, tak? Ale wspierając się za granicą, powiedzmy Czechami, gdzie to Muay Thai jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie, czy też Białorusią, to nie da się jednak, że tego Muay Thai pchnąć do przodu? Znaczy wiesz co, na pewno mu się dało, dlatego pchamy, tak? Ale to jest jedna z jednostek nielicznych, gdzie w tym kierunku coś jeszcze robią, tak? No, także my robimy, co możemy, wspieramy to Muay Thai cały czas. Były gale, że tylko były Muay Thai u nas walki. No teraz no dzielimy, tak? Są walki K1, są walki Muay Thai. Myślę, że kolejne gale też będą walki Muay Thai. Nie odejdziemy nagle, że stało się bardzo niszowe, a bardziej K1. Także zawsze u nas będą przynajmniej w połowie walki Muay Thai. Arek, no, nie mieliśmy jeszcze okazji gościć Cię przed kamerą, więc trochę też zapytam o klub Target Muay Thai. Kiedy powstał? No i z jakiego powodu powstał? Bo rozumiem, że każdy klub ma jakąś swoją historię, jaką jest Twoim klubem. Wiesz co, no 15-lecie będzie w przyszłym roku, w maju, 20 chyba tam 7 dokładnie. Także lepiej pamiętasz niż o te ślubu pewnie. Wiesz co, dobrze, że mnie nie zapytałeś o to. Nie, no, żartuję, bo jak to żona. Wytniemy. Tak, także jakie były, no wiesz co, no jak każdy. Ja zaczynałem tak naprawdę, jak Muay Thai zaczynało się rozwijać w Polsce. Miałem przyjemność nawet wystartowym w pierwszym Pucharze Polski. Także to też fajnie. Zakochałem się w tej sztuce niesamowicie. I cóż, no i człowiek ćwiczy w pewnym momencie, no widzi, że tak, na starty nie ma za bardzo możliwości jako sam zawodnik, bo albo są to kontuzje, albo jakieś no, sprawy po prostu inne, prywatne, które cię wiadomo w jakiś sposób tam no nie dopuszczają, tak? No i cóż, no i wpadł pomysł, że no czemu nie spróbować trenerki tak naprawdę. No i jak widać wyszło, bo 2 lata po zdobyliśmy drużynowego mistrza Polski, później 2 lata po wice drużynowego mistrza Polski, więc fajnie. Słuchaj, przez te 15 lat przewinęło się zawodników, zawodniczek multum. No i tutaj rozmawiając jeszcze przed wejściem przed kamerę, było kilku zawodników, którzy mieli sukcesy bardzo duże. Był wczoraj sędzia Rafał Tomasik, chociażby on. Kto jeszcze tak naprawdę z tych zawodników i jakie sukcesy odnosili na przestrzeni tych lat? Wiesz co, no dużo. Teraz właśnie nie pamiętam, pomijając ci, co walczyli, a nie walczą już. Bardzo dobra zawodniczka Marzena Wojas. Też kupę czasu nas spędziła. Mistrzyni Polski. Już nawet nie pamiętam, ilukrotna tak naprawdę. 2 razy brąz na Mistrzostwach Europy w IFM-ie. No mnóstwo. Kto jeszcze? Michał Karaliński. Tak powraca, no nie wiem, czy jeszcze spróbuje swoich sił. Też bardzo dobry zawodnik. No właśnie Rafał. Mieliśmy dużo młodych. Straszny potencjał chłopaki mieli. No ale no cóż. Życie wciągnęło i no i wygląda jak wygląda. Zresztą to jest problem, myślę, że tylko nie tylko mój, bo wczoraj rozmawiałem z paroma trenerami z klubów. I też myśleli, że to tylko u nich tak działa. No niestety wszędzie jest ten problem, że jest ktoś z potencjałem. Ma to coś w sobie, odchodzi pewnego dnia, nawet nie mówi czemu, po prostu znika, tak? Słuchaj, generalnie jeżeli chodzi o polskie Muay Thai, ostatnie lata, no jakieś sukcesy mamy. Łukasz Radosz jest twórcą, głównym twórcą tych sukcesów.
Skąd się bierze, że tak naprawdę trafia się tylko jeden rodzynek w kraju, gdzie to Muay Thai jest od tylu lat, ale jednak coś jest nie halo, skoro tylko jedna osoba potrafi wywalczyć złoty medal Mistrzostw Świata? Wiesz co, oczywiście to jest moje zdanie tylko i wyłącznie. Może nie jeden rodzynek, no ale zobaczmy, jaka ta kadra jest szczelnie, tak, zamknięta. Nie ma konkurencji. Nie ma na przykład, że jedziemy na Mistrzostwa Polski i jest 20-30 zawodników w kategorii. Więc nie ma tak naprawdę skąd, z czego wybierać tych zawodników, tak? I no, mamy jednego rodzynka, może byłoby więcej, ale jakby to bardziej było, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, rozwinięte, tak? Że byłaby ta rywalizacja, byłaby ta konkurencja mocniejsza. Czasami wiadomo, jedzie się, spotyka się, jest walka finałowa. No, nie ma zawodników. Właśnie, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o Muay Thai, przede wszystkim większa ilość gal, lig, wszelkich rodzajów po prostu imprez, tak jak mówią wszyscy, tak naprawdę podzielasz zdanie. Oczywiście, że tak. No, musi być, żeby piąć się wysoko, trzeba walczyć. Musi być tych turniejów, jak i właśnie typu takich lig, jak i dużo turniejów pierwszych walk, bo dużo mamy młodych chłopaków, nie mają gdzie walczyć. Ciężko jest wziąć na Mistrzostwa Polski chłopaka, który nie ma walki, tak? Czy ma tam gdzieś jedną stoczoną. No, skoro nie ma tych lig, turniejów pierwszych walk, no to gdzie on doświadczenie zdobędzie? Na sali? Okej. Okay. Tylko, że wychodzi na ring i nagle nogi się robią jak z waty, nie ma tlenu. Dlatego musi, żeby to się bardziej rozwijało, muszą być turnieje. I przede wszystkim właśnie turnieje pierwszych walk. Słuchaj, Muay Thai, bardzo wszechstronna sztuka walki, praktycznie cała stójka taka sama jak w MMA. W waszym klubie nie ma zakusów, żeby otworzyć taką sekcję? Wiesz co, miałem kiedyś, ale to zrobiłem przez to, żeby mi zawodnicy, ci naprawdę już tacy dobrzy, nie odeszli. Bo wiadomo, zaczął być modny. Zrobiłem, mieliśmy sukcesy na odmiennych zawodników, którzy zdobyli tam Puchar Polski, ale przekonali się i wrócili z powrotem na Muay Thai, więc teraz tworzę pomaluczku tą MMA. Zobaczymy, jak to będzie. Nie unikasz generalnie, czyli że ta stójka, którą ty masz z Muay Thai, też próbujesz implementować pod MMA jako tą najwszechstronniejszą formę rywalizacji, nie oszukujmy się. Tak, tak, zgadza się. No troszeczkę może to pod walki MMA troszkę się to zmienia, tak, ale zobaczymy. No na razie to jest, mówię, rekreacja czysta, zobaczymy w przyszłości. Słuchaj, gdzieś tam już powoli planujecie kolejne wydarzenia, no i pytanie. Ten rok już zamykamy, czy jeszcze coś jest, pali się jakieś światełko w tunelu, że może jeszcze w tym roku w Niepołomicach kolejny event? Wiesz co, myślałem nad tym, myślałem, że w przyszłym roku dopiero. Myślę o grudniu, nie wiem, mówię, muszę sobie dać też tydzień czasu, wrócić do klubu, zobaczyć, ile mógłbym zawodników puścić, którzy nie walczyli na tej gali. Jeżeli będzie paru, którzy będą mogli, prawdopodobnie zrobimy może jeszcze w grudniu. No więc w takim razie czekamy na ogłoszenie kolejnych wydarzeń. Natomiast jeżeli chodzi może już nie o twoje gale, ale o starty twoich zawodników, o jakieś walki amatorskie, walki zawodowe, K1 Muay Thai zaplanowane? Wiesz co, na pewno w tym roku gdzieś pojedziemy. Też tak naprawdę nie brałem nic pod uwagę jeszcze. Skupiłem się na tej gali, na zawodnikach, żeby powiedzmy gdzieś nigdzie nie jeździć, nie planować, co będzie po. Zobaczymy, tak? Teraz mówię, troszkę będzie spokoju już, zobaczymy parę turniejów, gdzie można jechać, także na pewno gdzieś, a zawodowe, no zobaczymy, jak będą jakieś propozycje, będę miał odpowiednich zawodników, no to na pewno skorzystamy. I my skorzystamy na pewno z zaproszenia do klubu Target Muay Thai, więc spodziewajcie się być może nawet szybciej niż później relacji z jakichś treningów, czy też innych wydarzeń klubowych. Dziękuję bardzo. Arkadiusz Małek, jeden z ostatnich samurajów, nawet nie samurajów, ale farangów w Polsce, którzy tworzą jeszcze Muay Thai. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.